Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w Dzień Ludzkości Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 297 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 21. Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy. Spełniłeś pragnienie Jego serca, i nie odmówiłeś błaganiu wark Jego. Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest Jego chwała dzięki Twojej pomocy. Ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem. Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki. Napełniasz go radością przed Twoim obliczem. Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski najwyższego się nie zachwieje. Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów, niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie. Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi. Wytrać ich potomstwo z ziemi usuń ich plemię spośród synów ludzkich choćby zamierzyli zło przeciwko tobie choćby uknuli podstęp nie dopną niczego bo ty ich zmusisz do ucieczki z twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze powstań panie w swej potędze chcemy śpiewać i moc twoją sławić W rozdziałach 41 i 42 księgi Ezechiela prorok kontynuuje opis wizji nowej świątyni, przedstawiając jej wnętrze oraz miejsce przechowywania świętych przedmiotów. Prorok podkreśla świętość i przygotowanie przestrzeni dla Bożej Obecności, co symbolizuje duchową odnowę narodu. Potem wprowadził mnie do głównej budowli i zmierzył filary. Były szerokie na sześć łokci z jednej i na sześć łokci z drugiej strony. Szerokość drzwi dziesięć łokci, a boczne ściany drzwi miały pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. I zmierzył jej długość 40 łokci oraz jej szerokość 20 łokci. Potem wstąpił do wnętrza i zmierzył filar przy wejściu. Dwa łokcie oraz szerokość wejścia, sześć łokci i boczne ściany wejścia, siedem łokci z jednej i drugiej strony. I zmierzył jego długość dwadzieścia łokci oraz szerokość dwadzieścia łokci po przedniej stronie głównej budowli. I powiedział do mnie: To jest święte świętych. I zmierzył mur świątyni sześć łokci i szerokość przybudowy cztery łokcie wokół świątyni i sale boczne po kolei trzy razy. Były też odstępy w murze, który zwrócony jest ku wnętrzu, ku salom bocznym, mającym służyć za podpory, jednakże w ścianie świątyni nie było podpór, a budynki boczne rozszerzały się ku górze, albowiem galerie wiodły wokoło domu, dlatego szerokość u góry była większa a od dolnego pokoju bocznego wstępowało się do średniego i do górnego. I widziałem wokół świątyni wzniesione podwyższenie. Podwaliny bocznych budynków wynosiły pełny pręt, sześć łokci. Grubość muru zewnętrznego przybudowy, tak jak i pozostałej przestrzeni, wynosiła pięć łokci. Pomiędzy bocznymi budynkami świątyni oraz pomiędzy celami, szerokość wynosiła 20 łokci wokół świątyni. Bramy przybudowy wychodziły na wolną przestrzeń, jedna brama na północ, druga brama zaś na południe, a szerokość wolnego miejsca wynosiła pięć łokci dookoła. Budowla zaś, która leżała przed odgrodzonym obszarem na stronie zachodniej, miała szerokość siedemdziesięciu łokci. Mur budynku miał grubość wynoszącą pięć łokci wokoło i długość 90 łokci. Potem zmierzył świątynię. Miała ona długość 100 łokci, a odgrodzony obszar i budynek wraz z jego murami długość 100 łokci. Szerokość strony przedniej świątyni z odgrodzonym obszarem na wschodzie 100 łokci. Następnie zmierzył długość budynku przed odgrodzonym obszarem w tylnej części świątyni z jego murami, z jednej i z drugiej strony stołokci. Główna budowla i część najbardziej wewnętrzna oraz przedsionek, progi oraz zakratowane okna i portyki w około trzech pokoi naprzeciwko progu były pokryte drzewem hebanowym wokół od ziemi do okien. Okna jednakże były okratowane. Nad wejściem do części najbardziej wewnętrznej i na zewnątrz oraz na ścianach wokoło, wewnątrz i na zewnątrz, były wyobrażenia cherubów i palm, a mianowicie po jednej palmie pomiędzy dwoma cherubami. Każdy cherub miał dwie twarze: jedną twarz ludzką, zwróconą w stronę palmy po jednej stronie, i twarz lwa, zwróconą w stronę palmy po drugiej stronie. Tak było zrobione na całej świątyni, dookoła. Od ziemi aż ponad wejście były umieszczone cheruby oraz palmy. Główna budowla miała czworokątny słup przy drzwiach. Przed przybytkiem było coś, co wyglądało jak ołtarz z drewna wysoki na trzy łokcie, dwa łokcie długi i szeroki na dwa łokcie a rogi jego, jego podstawy i jego ściany były z drewna. I powiedział do mnie: to jest stół, który stoi przed Panem. Główna budowla miała dwoje drzwi i sanktuarium miało dwoje drzwi. Drzwi miały dwa skrzydła ruchome, dwa skrzydła jeden drzwi i dwa skrzydła drugie drzwi, a na nich, na drzwiach głównej budowli, wyobrażone były cheruby i palmy, wykonane tak jak na ścianach, a okap z drewna był przed salą na zewnątrz okratowane zaś okna i palmy były z jednej i drugiej strony na bocznych ścianach przedsionka także boczne pokoje świątyni miały ochronne dachy następnie wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny po stronie północnej i zawiódł mnie do sali która leżała naprzeciw odgrodzonego miejsca oraz budynku po stronie północnej długość jego wynosiła 100 łokci szerokość 50 łokci Naprzeciw 20 bram w dziedzińcu wewnętrznym oraz naprzeciw kamiennego podwyższenia w dziedzińcu zewnętrznym były galerie, jedna wzdłuż drugiej na trzech piętrach. A przed salami była galeria szerokości 10 łokci w stronę wnętrza i długości 100 łokci, a drzwi położone były po stronie północnej. Sale górne były węższe od dolnych i średnich, gdyż galerie zajmowały część przestrzeni. Były one bowiem trzypiętrowe i nie miały kolumn takich jak kolumny dziedzińców, dlatego były one węższe w porównaniu z dolnymi i średnimi. A mur, który biegł na zewnątrz, równolegle do sal w kierunku zewnętrznego dziedzińca naprzeciw sal, miał długość wynoszącą 50 łokci. Albowiem, długość sal, które leżały przy dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła 50 łokci a tamtych przed główną budowlą stołokci. Poniżej tych sal było dojście od wschodu, jeśli się przychodziło z dziedzińca zewnętrznego. Na szerokość muru dziedzińca w kierunku południowym, przed miejscem odgrodzonym i przed budynkiem były sale. Była przed tym galeria, a była ona podobna do sal, które leżały ku północy, zarówno co do długości, jak i co do szerokości, ze wszystkimi ich wyjściami, urządzeniami oraz bramami. Wejścia do sal południowych były jak wejścia do sali pierwszej. I rzekł do mnie: Sale północne oraz sale południowe, które leżą przed miejscem odgrodzonym. Są to święte sale, gdzie kapłani, którzy mają prawo zbliżać się do Pana, mają jeść najświętsze dary. Tam mają oni składać najświętsze dary, ofiarę z pokarmów, ofiary zadośćuczynienia oraz ofiarę przebłagania. Albowiem, miejsce to jest święte. A jeśli kapłani powracać będą od ołtarza, to nie powinni wychodzić z przybytku do zewnętrznego dziedzińca. Ale mają tu złożyć swe szaty, w których sprawowali swą służbę, albowiem są one święte. I mają włożyć na siebie szaty inne, i dopiero potem zbliżyć się do miejsca przeznaczonego dla ludu. A kiedy ukończył mierzenie wewnętrznych budynków świątyni, wyprowadził mnie na zewnątrz ku bramie zwróconej w kierunku wschodnim i zmierzył wszystko dookoła. Zmierzył stronę wschodnią prętem do mierzenia, 500 łokci, potem zwrócił się i zmierzył stronę północną 500 łokci przy pomocy pręta do mierzenia. I zwrócił się i zmierzył stronę południową i zmierzył 500 łokci za pomocą pręta do mierzenia. Zwrócił się i zmierzył stronę zachodnią 500 łokci za pomocą pręta do mierzenia. Mierzył po czterech bokach, wokół których biegł mur. Długi na 500 łokci i szeroki na 500 łokci, by oddzielić święte od nieświętego. W liście św. Jakuba, rozdział czwarty, apostoł ostrzega przed konfliktami i rządzami, które prowadzą do sporów i walki, wynikających z egoistycznych pragnień. Zachęca wiernych do pokory i poddania się Bogu. Przypominając, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jakub wzywa do bliskości z Bogiem, oczyszczania serca i skruchy, a także przestrzega przed sądzeniem innych oraz przed zbytnią pewnością w planowaniu przyszłości, podkreślając, że ludzkie życie jest ułomne i zależy od Bożej Woli. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Starając się jedynie o zaspokojenie swych rząd: Cudzołożnicy czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być Przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził, daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do Was. Oczyśćcie ręce grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uznajcie Waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech Wasz niech się obróci w smutek. A radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub osądza go, uwłacza prawu i osądza prawo. Skoro zaś osądzasz prawo, jesteś nie wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty, kimże jesteś, byś osądzał bliźniego? Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić. Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.